Ekspres Ilustrowany donosił niedawno, że będzie bity rekord świata w jak najdłuższym przejeździe samochodem elektrycznym. Jednym z uczestników tegoż wydarzenia był pan Tomasz Gać. Panie Tomku, na czym polegał ten rekord, to wydarzenie? Staraliśmy się na jednym ładowaniu przejechać jak najwięcej kilometrów. Planowaliśmy nawet ponad 1000 km przejechać, ale niestety około 25% mniej udało się. Udało się dokładnie 747 tych kilometrów przejechać ze względu na pogodę, trochę zły dobór ogumienia i wzniesień, i to spowodowało mniejszy niż oczekiwany wynik, ale myślimy o tym, żeby podejść do próby jeszcze raz, także myślę, że 1000 w końcu zobaczymy. Wybraliście do tej próby Teslę. Dlaczego? Tesla Model S z największą baterią 100 kW, czy symbol 100D, no jest jedynym produkcyjnym samochodem, który ma szansę przejechać ponad 1000 km. Przy czym to też się dzieje w takich specyficznych warunkach, gdzie nie jedziemy szybciej niż 50 km na godzinę. To jest między 40 a 45, no i bardzo oszczędnie dysponujemy gazem. Wyruszyliście z Łodzi czy z Poznania? Ruszyliśmy z Poznania, natomiast potem zrobiliśmy przystanek w Łodzi, potem pojechaliśmy do Wrocławia i z powrotem do Łodzi. Jaki jest silnik w tym samochodzie? Jakie są baterie? W tym samochodzie, który testowaliśmy, jest bateria 100 kWh. Silnik elektryczny ma taką charakterystykę pracy, że właściwie od pierwszych obrotów ma już pełną moc, więc efekt jest taki, że no, każdy elektryczny, nawet słabsze niż Tesla samochody, czy tańsze, ze świateł naprawdę są bardzo szybkie. No właśnie, w przypadku Tesli do setki jak długo trwa rozpędzanie? Tamten egzemplarz to miało około 4 sekund, natomiast są już też samochody, które są mniej nastawione może na zasięg, a bardziej na osiągi, to jest taki jakby wersji performance, to one wtedy nawet 2,28 do setki. To jest naprawdę jak kopnięcie konia w plecy przy przyspieszeniu. A jak szybko można tym autem jechać? Dosyć szybko, do 230 to przyspiesza w miarę równo. Dopiero powyżej 230-40 jest tak, to już jest kilometr po kilometrze. Jak często go trzeba ładować i ile tego prądu starczy po takim jednorazowym naładowaniu? Przy normalnej jeździe ten samochód, to jest 85D, około 400 km można nim przejechać. Każde gniazdko w zasadzie jest naszą stacją benzynową i osobiście ładuję go po prostu w nocy w domu i jest następnego dnia pełny.